Teraz zobaczycie Lanego. Tutaj na przybliżeniu. Dlatego, że mi ciężko go nagrać. Jestem na dworze. W swoim sweterku. Nie tak reaguje, bo zobaczył psa. Trochę jest rozmazany, ale to nie szkodzi. Jak widać, u nas trochę śniegu, jest mróz, ale śniegu mało. Nie tak jak w innych rejonach Polski. Dzisiejszy odcinek generalnie będzie bardzo króciutki. Taki ultra krótki, można by powiedzieć. A to dlatego, że w tym tygodniu nie za bardzo mam wam to nagrywać. Dlatego, że jak widzicie, no pogoda jest jaka jest, więc siedzę w domu. Już powoli są przygotowywania do świąt. Ale nic takiego szczególnego się nie dzieje, więc zobaczycie dzisiaj taki zlepek różnych zwierzaków z mojej rodzinki. Mam nadzieję, że wam to się spodoba. Ale tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, myślę, że od stycznia wszystko wróci do normy. Także życzę wam miłego oglądania i postaram się jeszcze odezwać do was przed świętami. No i myślę, że w tym okresie też około noworocznym zobaczę, co mi się uda nagrać, czy uda mi się cokolwiek nagrać z naszych świąt. Dlatego, że Lenego na pewno nie będzie na Wigilii, ponieważ nie mogę go zabrać, bo boi się innych psów, więc a moja siostra ma dwa psy. Kota, więc dla niego to byłby za duży stres, dlatego zostanie w domu. Także rozdzielimy się na czas Wigilii na kilka godzin, ale potem już resztę świąt spędzimy razem, więc tak to u nas się zapowiada. Kowalik. Kowalik zwyczajny. Tam sikorka. Ten kowalik przychodził do mnie. Przychodził, no, przyfruwał do mnie w zeszłym roku. Jedyny ptaszek, który do mnie nie przyfruwa w tym roku, to jest grubodziób. Jeszcze go nie było ani razu. Są głównie sikorki bogatki. I też przylatuje sikorka modra. Jedna. Albo nie wiem. Ale podejrzewam, że tylko jedna sztuka, bo to wiecie, jak one przylatują po kilka razy. Także jest jeden kowalik, jedna sikorka modra i modraszka, przepraszam. Modraszka, tak dokładnie. I bogatka. Sikorka bogatka. Chyba, że mówię coś przekręcam, to proszę poprawcie mnie w komentarzu, ale wydaje mi się, że chyba dobrze mówię.